ubrałam swoje szczęśliwe świąteczne skarpety i włożyłam nową baterię, która jest tak samo rozładowana jak poprzednia. Przecieków z Podlasia nadal blok. Podlasia. Podlasia. Musiałam zmienić torebkę, bo nie zmieścił się w niej parasol. Moja grzybka hates me, but that's fine. Zaraz jeszcze nałożę jakiś olejek i... Gotta go. Nie mam za bardzo swobodnych ruchów w tej koszuli. Poce się. Nie ze stresu, po prostu mi ciepło. Smoothie bananowe, bo znalazłam wczoraj przepis na Pinterestie. Czy coś na słono, bo jakby zjadłam to smoothie, zjadłam też coś na słono. Na pewno zrobię sobie kawę. Kusi nie sprawdzianie jednej odpowiedzi do jednego pytania. W ogóle nie zamierzam tutaj teraz się wypowiadać. Nie będę tutaj rozpikadywać się na temat tego, co dałam, co było, bo ja jestem tam taka osoba, która nienawidzi o tym rozmawiać, zwłaszcza zaraz po wyjściu. Prawda, jest jedno pytanie, tak bardzo mnie intryguje i mam wrażenie, że dałam je źle, mimo że jakby... Dobra, nie sprawdzam. Jakby nastawiam się zawsze na gorszy wynik i ja nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Nie wiem, co dobrze, ale jakby to potem pomaga mi nie być zawiedzioną. Tato, zestresowałeś mnie teraz, już muszę sprawdzić, kiedy mam maturę. Mimo że sprawdzałam, dobra, robię kawę. Czy mój ulubiony kubek... Ja tak mam wtedy, kiedy myślałam. I ogólnie mam zawsze taki problem, po prostu w takich egzaminach, że ja, tak jak mówię, ja nie lubię znać odpowiedzi. A potem tak się stresuję, że tu mogłam coś napisać, mogłam, na przykład mam to teraz z rozprawką, myślę, że mogłam... Czy sąsiadka zgubiła dziecko? Że mogłam odnieść się do jakby jeszcze jednego przykładu, ale z drugiej strony jakby wiem, że na tyle co pisałam tych wszystkich rozprawek, to zawsze wyczerpywałam temat i tutaj tak mi się wydaje, że wyczerpałam temat i że fajnie sobie to podsumowałam. Koniec końców, czy to naprawdę ma znaczenie? A, to nie matura weryfikuje nas, tylko życie. Chcę sobie obejrzeć dzisiaj ekran, to że skończę smoothie, to pewnie za to się zabiorę. Oh. Bardzo dobre. Zrobimy tylko jeszcze szybki taki oficjalny taste test. Zimne. Ale przepyszne. Teraz idę na randkę z angielską królową, także see you later. Szczerze nie wiem, po co się w ogóle pomalowałam. Bo podejrzewam, że w połowie arkusza zacznę beczeć, but it's fine. It's fine. W ogóle wyglądam praktycznie dokładnie tak samo jak wczoraj, także... Dzisiaj była matematyka, as you all know. I szczerze o maturze powiem tylko tyle, że przyszłam do domu i poszłam spać. Ja przychodzę i jestem tak wyrąbana. Nie sądziłam, że po 3 godzinach pisania można być tak wyrąbanym, bo ja przychodzę i idę spać. Dzisiaj już w ogóle jakby nie mówię o matematyce, bo to było... Zrobiłam sobie maseczkę i jakby myślałam, że to jest glinka, taka pomarańczowa, ale to jest taka przezroczysta maska, której nie widać w ogóle, także... Jakby dzisiaj już na przykład jest mi trochę lepiej, bo wczoraj faktycznie cały dzień stresowałam się tym polskim, jakby dla mnie polski to był największy stres. Ale dzisiaj jest już w porządku i tak sobie myślę, że zresztą nie ma co się tą maturą aż tak przejmować, więc ja też staram się tego nie brać do siebie, co jest trudne, bo jestem perfekcjonistką. To jest w piątek, więc będzie weekend przerwy. May the force be with you. Byłam tak zestresowana wczoraj ten przystęp polski, że aż zapomniałam, że jest dzień Star Wars po prostu. Przypomniało mi się dopiero jakby serio bardzo późno. Ok. Ogólnie dzisiaj jest trzeci dzień i pogoda jest okropna, bo pada i liczę się poprawić.
czy światło jest dobre, I don't know. Ale skoro dzisiaj jestem już po rozszerzonym angielskim, to porozmawiamy sobie o maturach. No więc ja myślę, że ogólnie tegoroczne matury można podsumować tylko jednym słowem, jest to schiza, bo ja na każdą maturę idę nie martwiąc się zupełnie niczym, a wracam z niej mając totalną schizę na punkcie tego, czy ja faktycznie zdałam. Dalej to do mnie nie dociera w ogóle, że już nigdy, jeśli dobrze pójdzie, nigdy nie będę się uczyć matmy. Został przede mną tylko polski jutro, rozszerzony, na który idę z absolutnym minimum. Nie wiem, czemu to sobie zrobiłam. Tak to miałabym już dzisiaj. Już dzisiaj wolne popołudnie, jutro mogłabym zacząć na świeżo, na nowo. Ale nie. Ja stwierdziłam, że pisanie jednego rozszerzenia jest głupie, więc zapisałam się na dwa. Nie ukrywam, coś tam porobiłam do tego. Liczę, że dostaniemy łatwy tekst i że coś jednak ogarnę. Jakby nadal nie zaciera do mnie to, że serio skończyłam szkołę i że naprawdę zbliżamy się do albumu Harry'ego Stylesa, coraz bliżej jakby. I ja ogólnie jestem tym typem osoby, która nigdy nie sprawdza odpowiedzi, bo po prostu za bardzo mnie to stresuje i wolę płakać tylko raz, czyli po prostu odbierając wynik matur, a nie już teraz jakby. Ale z drugiej strony nie wiem, na co się nastawiać. Matura to głupi egzamin, od którego zależy szczęście. Ja na przykład myślałam, że nie jestem w ogóle zdenerwowana. Ale patrząc tak wstecz na błędy, które myślę, że zrobiłam na to wszystko, myślę, że jednak tak nieświadomie byłam zdenerwowana. Ja bardzo nie lubię, kiedy nie udaje mi się sobie, kiedy nie jest idealnie, ale no, tak jest życie. Life's bitch. But you gotta get living. Tak jest chyba nie wiem najgorsze. Myślę, że walnęłam się w głupich bardzo rzeczach, które mogłam zrobić lepiej. I to jest tak samo jak z polskim. Teraz jak będę mieć wolno, muszę pracować nad moją posturą. Też mam wrażenie, że mówię to cały czas, tylko nigdy nie będę, czy to wycinam w końcu, czy nie. Także muszę pracować nad swoją posturą, bo jest fatalna. Chciałabym też chodzić na więcej spacerów, na przykład rano. Ale rano będę chodzić na jazdy, więc wątpię, żeby mieć czas na spacery. Albo po południu dzisiaj na przykład sobie już tak bardziej pod wieczór wyszłam na zewnątrz. Idę umyć zęby i idę spać, także do zobaczenia jutro. Jutro jest taki mój ostatni dzień matury. Jestem już po ostatniej maturze. Nice! Czy czujesz się, że jestem po ostatniej maturze? No. Absolutely not. W ogóle nie czuję się na tej matury, nie czuję się, że je napisałam, nie czuję się, że je zdałam. Nie dociera to do mnie, ale też jakby nawet nie wiem, jak odpisać do końca to uczucie. Może podsumuję trochę te matury? Po pierwsze, matury są głupie. Więc jak nie poszło wam z matury, nie pójdzie wam z matury, it's fine. Jakby matury to egzaminy. Mówiłam to wczoraj, mówiłam to na pewno milion razy w filmie. Nie wiem, ile razy to wytnę, ile razy to dostaję. Ja na przykład wiem, że nie jestem najlepsza w testowości. Niektórzy są zarąbiści w testowości i na przykład przychodzi mi to z dużą łatwością. Tak samo różnych przedmiotów, tak samo możecie mieć gorszy dzień, możecie się stresować. Mimo, że czasami może wam się powiedzieć, że się nie stresujecie. Taki kult matur za bardzo nas ogarnął i naprawdę nie ma nic złego w poprawianiu matury. Po to są te poprawki, żeby je pisać. Tak jak mówiłam milion razy i wczoraj na pewno to mówiłam, bo to akurat pamiętam rok przerwy, czy dwa lata przerwy, żeby sobie poprawić wszystko. To nie jest nic złego, jakby kończyć szkołę się 19-20 lat. Co to w ogóle jest? I presja, żeby to wszystko mieć zaplanowane, jest błędna. Jeśli macie, świetnie. Podziwiam naprawdę o szacun. Jeśli nie, jest fajnie. Matury nie świadczą o waszej inteligencji, nie o waszych zdolnościach. Nie można się nimi po prostu za dużo przejmować. Pamiętam cały czas, żeby o tym, żeby zamknąć tę pralkę nie oknami. Drzwi, żeby nie było sobie pralki, żeby zamknąć drzwi. Skończyłam szkołę! Guys! Czuję, że to jest niemożliwe. Absolutnie. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za przeżywanie tego tygodnia maturalnego ze mną, mimo że prawdopodobnie to jest totalny zlepek jakichś randomowych moich opinii o maturach w trakcie trwania matur i absolutnie dzieje się to tylko tyle, że ja gadam i pewnie ten, że będzie długi, o ile nie wytnę połowy z tego, co mówię. Także, a no. I do zobaczenia następnym razem. Okej, bye.